No chodź. Chodź jeść. Chodź. Chodź masz. No nie musisz. No masz tu. No masz. Niedobre śniadanie. Ty to jesteś maruda. Później może zjesz, co? Tak? Albo kot ci zje, no nie wiem. Hej, witajcie. Mam jeszcze mokre włosy, bo nie do końca wysuszyłam. W ogóle zrobiło się chłodno. Jest, nie wiem, niby 20 stopni. Odczuwalne tak, jakby było dużo mniej. I znowu jestem spóźniona i powinnam chodzić. Nie wiem, czy słyszycie, jak ja mówię. Mam alergię. Po prostu od kilku dni mam taką alergię, że masakra, a nigdy nie miałam o tej porze roku alergii. Więc nie wiem, o co chodzi. Wezmę okulary na wszelki wypadek, bo w sumie nie wiem, jak się ubrać, bo wiecie, powinno być niedobrze wyjść słońce i być ciepło. Ale z drugiej strony są rzeczy, które już kupiłam jakiś czas temu i czekały na dobrą pogodę. Więc może tak wam się tutaj na środek ustawię. Bo jak przesunę to biurko, to jakoś lepiej. O, o, patrzcie, teraz będzie. Teraz będzie ekstra. I w ogóle mam tylko podkład i trochę tutaj różu, bronzera, brwi, usta, bo idę później na rzęsy. Więc nie malowałam oczu, a do tego mam alergię, więc mogę dziwnie wyglądać tak niezbyt dobrze, no ale może tak. I mam na sobie sweter i sukienkę, którą kupiłam razem z tą jeansową sukienką. Więc jak znajdę linka, to wam wrzucę. Ta strona jest po angielsku, ale oni normalnie sklep jest w Polsce i oni wysyłają do Polski. Nie wiem, z jakiegoś powodu też ceny są w euro, ale ja nie umiem tego ustawić. Ale normalnie można zamawiać, także mnie o to pytaliście. No i to jest taki długi, płaszczowy, piękny sweter. On jest wełniany i jakiś tam, no w każdym razie jest naturalny, to nie jest żaden, wiecie, jakiś syntetyk, jest taki długi. I teraz jeszcze zamierzam go nosić po prostu jako taki płaszcz. Do tego mam te butelene, które są ekstra i które pewnie będą moimi ulubieńcami na jesień, zimę w tym roku. Na kieszenie, no i no ja uwielbiam takie swetry, a pod to mam taką paseczkową. Z długim rękawem, zwykłą bawełnianą sukienkę, która jest przemiła, jest taka milutka i tak ładnie leży. I ona była na wyprzedaży, więc nie wiem, czy będzie jeszcze dostępna. Sweter był z nowej kolekcji i nie był tani, bo chyba kosztował około... Zresztą nie chcę ściemniać, wrócę wam. Sukienka była niedroga i w sumie tylko z nią tak wtedy mierzyłam razem z tym swetrem i stwierdziłam, że to jest ekstra zestaw i fajnie to będzie wyglądało. I do tego wezmę dużą torbę, bo tak jak mówię, nie wiem, jak się zrobi ciepło czy coś, to niech sobie wrzucę po prostu sweter do torby i nie będzie problemu, no bardzo mi się ten zestaw podoba. I tak mi jest milutko, cieplutko i fajnie. Dobra, kochani, to ja uciekam. A, no i liquid lips na ustach, a jutro już idę na paznokcie, bo zobaczcie, jaki to jest dramat. A rzęsy wam jeszcze pokażę, ile mi zostało. Po 3 tygodniach około. Fajnie, że te mi zostały. Bo to zawsze tak jednak oko lepiej wygląda. I potem sobie domalowywałam tuszem. No ale już dzisiaj wrócę z nowymi, także ja uciekam. No dzień dobry. No dzień dobry, no. Dzień dobry powiedziałam. Co jest pies? Co jest pies? Ale ktoś wierci, słyszy. Co to za remonty? Co to za remonty? No już jestem w domku, już. Już jestem, tak. O matko, co to za remonty. Słuchajcie. Mam rzęsy. Jestem zadowolona. Ładnie, prawda? Znaczy mi się podoba. Bo pewnie ktoś napisze, że nie ładnie. Słuchajcie, muszę się rozebrać. W ogóle jest mega zimno na dworze. Tomek mi mówił, żebym nie brała swetra, ale dobrze, że go wzięłam, bo jest mega ciepłe, naprawdę się zrobiło chłodno.
I chyba zaraz będzie jakaś burza albo deszcz, bo tak się coś chmurzy. Jestem mega głodna, mam brokuła wielkiego w lodówce, więc go sobie ugotuję i zjem z winegretek, tak jak lubię najbardziej. I pokażę wam potem. Pokażę wam. Kupiłam ekscytującą rzecz dla mnie przynajmniej. Więc wam pokażę. Jakoś dziwnie wygląda, dziwny kolor jest. Te moje włosy wyglądają takie platynowe. Może takie światło, ale w ogóle wiecie co? Wypsikałam się tym Too Faced Hangover sprayem i chyba za bardzo się świecę. I za bardzo w ogóle mam wrażenie, że jak się tym spsikam, to mi się potem jakby wyciera makijaż. Zamiast trwale jest to właśnie. On jest taki jakby lepkawy i potem jak się dotknie twarzy, czy okulary, czy ręką, czy cokolwiek, to on się tak jakby wyciera, więc nie wiem. W ogóle mam jakiś czerwony nos, nie, muszę się ogarnąć, bo się sobie nie podoba. Dobra, idę coś zjeść, bo padnę z głodu zaraz i to jest coś późno. Pokażę wam, co ciekawego kupiłam. Kupiłam przewodnik Lonely Planet po Kubie, ten jest akurat po angielsku, nie ma... O, to jest pierwszy, najlepiej sprzedający się przewodnik po Kubie. To jest napisane. I w ogóle one są super, bardzo, zawsze jak z nimi podróżowałam, to byłam zadowolona, bo one są takie, no różne takie ciekawe miejsca, nieoczywiste, polecają. I jak jeździliśmy w te miejsca na Kubie, to byliśmy bardzo zadowoleni, a w tych tradycyjnych jakichś, nie wiem, Pascala w Meksyku, Pascala czy coś, patrzyłam, nie ma takich miejsc, więc kupiłam, kupiłam ten przewodnik. Kocie, no patrz, zobacz. Kocie, no. Nie gryź tej. Oj, kurczę, bo ty zjadasz te reklamówki, a to jest bardzo niebezpieczne dla kotów. Nie gryź mnie. Nie gryź mnie, złoczyńco. I słuchajcie, w końcu tak stało się. Kupiliśmy GoPro. Pan nas bardzo namawiał, czego nie lubię. Koniecznie chciał nam sprzedać Sony. I nie lubię tego, jak ktoś mi wciska, jak mówię, że przyszłam po GoPro, a pan mi chce sprzedać Sony. Jak powiedziałam, że nie chcę Sony, to w ogóle sobie poszedł i nas olał. I w ogóle już... Obraził się sobie, poszedł już... I w ogóle, bo się jeszcze pytaliśmy o statyw i tak... Zobacz. Kicia ma zły dzień, chce się ukryć przed światem. I w ogóle się obraził i nas olał, więc... No tak... Ale kupiliśmy... No sorry, nie mogę, bo mnie po prostu coś rozprasza. Po co kupować kotom domki, budki? Daj koturek na mówkę Saturna. Kicia, wyglądasz teraz jak jakiś dziki zwierz. I wyniesiemy kota. Nie, nie robić to. Rozumiem. Więc kupiliśmy GoPro, takie z podglądem. Więc zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. No jakieś, wiecie, takie opcje wodne, to na pewno będzie super. I kupiliśmy jeszcze coś takiego, że to jest taka rączka, która też jest zginana i podobno to działa w ten sposób, że jak ją zegniecie, to nie ma kijka na filmach czy na zdjęciach. I jeszcze tu się to rozkłada, jest taka nóżka. Zresztą wam może zaprezentuję. Bo nie było tego takiego prostego kija, po prostu takiego prostego. Kocie, no. A, i tu jest. Aha. O, i tutaj się wykręca. Sushi też jesteś za... A nie, sushi nie jest zainteresowany. Też jesteś zainteresowany. O. I to jest taki kij. I on jeszcze tu się wyciąga chyba, tak? Nie, tu się rozkłada. I to może też sobie na przykład stać na statywie, więc wydaje mi się to nawet fajniejsze niż taki zwykły kij. Ale zobaczymy. No i zaraz to odpalę i się pobawię i zobaczymy, jak to działa. No, kot będzie się chillował. Może daje jakiś znak, zabierz się w
Do Saturna? Tam jest dużo odkurzaczy, Kicia. Hej kochani, to znowu ja. Zmyłam przed chwilą tylko tą pomadkę ze Smashboxa, bo jadłam wcześniej coś i mi się zepsuła. A już nie chcę mi się malować ust, gdyż ale mam zielone oczy, jak nagrywam pod światło. Czasami się mnie pytacie, czy ja noszę szkła kontaktowe. Nie. Ale nie zawsze. Nie zawsze takie są intensywne, w zależności od światła. A teraz faktycznie wyglądam, no, jakbym... Jakie w ogóle białe białka, ja mam takie czerwone jak królik oczy. Śmieszne. I może tak was postawię. I słuchajcie, wróciłam do domu i... Miałyśmy się dzisiaj spotkać z koleżankami, jakieś winko. Ale różne przyczyny losowe sprawiły, że... bardzo się nie stanie, zresztą powiem wam, że nie wiem co jest dzisiaj, ale jest jakaś pogoda i nie wiem co się dzieje. Ale no, widać, że jestem trochę rozmazana, to nic. No jakieś tam wypadki losowe sprawiły, że się nie spotkamy. Ale powiem wam, że po prostu nie wiem co mi jest, ale cały dzień tak mi się chce spać, mimo że się wyspałam. Ale jest jakaś taka dziwna pogoda, tak jakby się zbierało na burzę, ale cały dzień ta burza nie nadchodzi. W ogóle jakoś się było ciepło, ochłodziło się od tak i w czwartek ma być znowu 30 stopni, więc w ogóle przedziwne, przedziwne. Ja widzicie tutaj za mną bałagan, a sushi. Zamknęłam drzwi, pewnie słyszałyście parchanie, smarkanie pod drzwiami niezadowolenia, że nie może wejść. Robiłam różne, wiecie, dokumenty, płaciłam rachunki, robiłam dokumenty, drukowałam dla księgowego, no bo muszę to też wszystko załatwić przed wyjazdem. Jutro idę na paznokcie, bo to już, zobaczcie jaki to jest odrost. Jeszcze jak są takie cieliste, to tego tak bardzo nie widać, z daleka przynajmniej, no bo tak to bardzo widać. O, widać moją odrost. I jutro idę na paznokcie. Jutro też jedziemy zawieźć zwierzaki do moich rodziców na wieś. Muszę zawieźć dokumenty do księgowego. I tak. I dzisiaj jeszcze mam zamiar poprzeglądać jeszcze ten przewodnik po Kubie, chociaż zazwyczaj robię to, po prostu zostawiam to na lot, który będzie bardzo długi, bo lecimy najpierw do Kanady, potem mamy 5 godzin przerwy i z Kanady dopiero z Toronto do Hawany, więc będzie trochę czasu, będzie długa podróż i też chcę przetestować GoPro i nagrać jakiś fragment i zobaczyć jak to wygląda, znaczy zwrócić to na kompa i zobaczyć jak to wygląda. I powiem wam, że może już się przybrałam po prostu w zwykły t-shirt, ale może o tym, żeby zmyć makijaż, bo też od rana męczyła mnie, w ogóle nie wiem, ostatnimi dniami strasznie mnie męczy alergia, nie wiem, pierwszy raz mi się to chyba zdarza, żebym o tej porze roku miała alergię, to jest przedziwne, bardzo to jest dziwne. I co, ona tam jeszcze... Robiłam wczoraj porządki w szafie i tam mam jakieś produkty, które chcę sobie, których zapomniałam, które chcę sobie wyjąć i zacząć używać. Spakowałam też torby różnych, wiecie co, pomadek, cieni, takich rzeczy, które chcę zabrać ze sobą na Kubę, no bo wiadomo, że tam dostęp do takich rzeczy jest bardzo ograniczony. A wiadomo, że babeczki lubią takie rzeczy, więc pomyślałam, że fajnie będzie się podzielić, więc spakowałam sobie taką torbę różnych kosmetyków, które chcę zabrać i rozdać. I co jeszcze? No i to tyle chyba. I powiem wam, że zastanawiam się nad tymi rzęsami, bo jak je zakładam, to one są bardzo ładne i bardzo fajnie wyglądają. Ale tak naprawdę one fajnie wyglądają, u mnie przynajmniej, przez tydzień. A potem już nie jest tak fajnie. I zastanawiam się, czy mi się nie znudziła ta zabawa, bo czas i pieniądze
Wiecie, to jest fajne, to ładnie wygląda, ale nie wiem. Zobaczymy, jaki będę miała nastrój po powrocie, ale jak na razie jakoś już mnie to zmęczyło. Bo nie lubię, wiecie, jak mam takie powypadane te rzęsy, a znowu tam biegać co 2 tygodnie i to samo zakładanie też jest czasochłonne, no i też to kosztuje, więc nie wiem. I to samo mam z paznokciami, że zastanawiam się, czy tego żelu nie zdjąć po wyjeździe, bo to jest fajne, bo wiecie co, mi się w ogóle nie łamią paznokcie. No bo wiecie, przy takich długich, jak miałam swoje prawie tej długości, no tak jak coś walnęłam, to po prostu złamałam, nie było siły. A te są idealne, nic mi się po prostu nie łamie i też powiem wam, że hybryda na tych paznokciach moim zdaniem, i to dużo dziewczyn mówi, że dużo lepiej się trzyma, że tutaj naprawdę pół odprysku nie mam. Mam, wiecie co, mam takie miejsca, gdzie po prostu ja bardzo często jak coś gotuję i kroję albo ścieram na tarce, to mi się zdarzyło po prostu zedrzeć albo przejechać nożem i troszkę ukroić, ale tak to nie mam, no nie mam żadnych tutaj ubytków, oprócz tego, co sobie sama zrobiłam, więc to jest mega wygodne. No ale zobaczę. Ale takie na razie mam przemyślenia, że chyba już wystarczy. Chociaż wiecie, jak to jest u kobiet. Nie mówię, to nie jest jakaś deklaracja, bo wiecie, potem będą ludziom pisać: o, zrobiłaś, a mówię, że nie zrobisz. Nie wiem, zastanawiam się, to są moje luźne przemyślenia na ten temat. Tak. Powiedz, jak to jest. Tak jak patrzę na siebie z tej odległości, to spoko wygląda, ale jakiś dobry tusz też źle nie wygląda. Ja nie mam swoich rzęs naturalnych, jakichś tragicznych. Więc zobaczymy. Ale no, też bardzo mi się to podoba, tylko wiecie, po prostu żeby to mi się faktycznie trzymało, wiecie, 3 tygodnie i nie wyglądało potem tak, że mam jakieś pojedyncze rzęsy. Zobaczymy. A jak znacie, w ogóle chętnie też bym zmieniła, może już spróbowała u kogoś w jakimś innym miejscu zrobić, więc jak znacie jakieś fajne salony w Łodzi, to dajcie znać. Bo może bym coś zmieniła. No i co bym jeszcze miała powiedzieć, to tyle. Tyle. No powiem wam, że taki wyjazd na 2 tygodnie to jest wyzwanie, bo jeszcze nigdy na tak długo nie wyjeżdżaliśmy, więc to jest takie trochę i stresujące, i czasochłonne, i pracochłonne, więc zobaczymy. Może zobaczyć. Ale serio, wam mówię, już po prostu to jest starość, bo jak jest jakaś taka dziwna pogoda, to ja od razu dziwnie reaguję i też jakoś, nie wiem, taki niezbyt dobry dzień mam dzisiaj, nie do końca wszystko mi dobrze idzie, więc może też, jak to mówi mój tata, jak coś nie idzie, to przestań cokolwiek robić i zatrzymaj się. I właśnie może tak zrobię, że zrobię sobie czystek, zaparzę sobie czystek, włączę sobie jakiś film na YouTubie i sobie coś pooglądam i się zrelaksuję i nie będę się tym przejmować, a jutro rano wstanę wcześnie i będę mieć cały dzień na ogarnianie tego, co mam ogarnąć. No. Także tak to wygląda. Ja idę zmyć makijaż i może zrobię sobie jakąś kąpiel. Tak. No. A, i jeszcze właśnie, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni odcinek Gry o Tron i wczoraj w internecie stawiali ludzie, czy padnie stronę HBO Go, czy nie. No i nie mogę się doczekać. I uwielbiam Grę o Tron i szkoda, że ten sezon był taki krótki. I że są takie długie przerwy między sezonami. No, ale nie mogę się doczekać. Naprawdę nie mogę się doczekać. Rzadko mam tak, że coś mnie aż tak, nie wiem, wiecie, że to przeżywam jakoś tak bardzo. A, i w ogóle zaczęliśmy wczoraj oglądać świetny serial, bo jest jakaś opcja, Amazon ma swoje reklamy, swoje seriale i jest taka strona jak Netflix, tylko Amazonu, i zaczęliśmy na niej oglądać, znaczy taka serwis serialowy Amazonu, o, to chciałam powiedzieć, i zaczęliśmy oglądać serial, który się nazywa Startup. I główną rolę gra ten koleś, który grał Lestera w Fargo. I jest ekstra ten serial, bo jeżeli wczoraj 3 odcinki, naprawdę jest rewelacyjny.
Także taki wielowątkowy, bardzo ciekawie filmowany. Taka ciekawa jest estetyka tego serialu, jest bardzo taki wielowątkowy, dużo się dzieje. I też jakby ta narracja się toczy z poziomu różnych bohaterów i jakby w trakcie gdzieś tam to się splata w jedną historię. Bardzo widać przemyślany i taki no fajnie zrobiony serial, nie będę wam opowiadać o czym on jest, bo tak naprawdę po 3 odcinkach dopiero mamy jakiś zarys, no o startupie, tak, o startupie, ale którego tematyka też jest ciekawa według mnie. Ale to się wszystko jeszcze rozwija, także polecam wam serdecznie. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Także ja was ściskam mocno i widzimy się jutro. Mam nadzieję, że mieliście fajny dzień i że jutro będziecie mieć dobry dzień. Także ja uciekam, buziaki.